Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry. Joanna Mazur, ekspert od produktu Dotykaczka. Ja nazywam się Marcin Marciniuk, mam przyjemność być Product and Support Managerem firmy Dotykaczka. Proszę Państwa, dzisiaj postanowiliśmy się z Państwem spotkać, żeby opowiedzieć troszeczkę o raportach. Raporty, które są dostępne w chmurze, są już przez wielu naszych klientów bardzo szeroko wykorzystywane. Chcieliśmy troszeczkę pogłębić wiedzę o dostępnych raportach, bo nie wszystkie raporty są wszystkim potrzebne. Chcieliśmy je ogólnie omówić, także stąd dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy za wszystkie pytania, jakie do nas spłynęły od Państwa. Postaraliśmy się wszystkie, jak nie, przynajmniej nie większość z nich uwzględnić w naszym dzisiejszym spotkaniu. Także na bieżąco są one uzupełnione, jeżeli chodzi o dzisiejszą agendę. Spotkanie jest planowane na około godzinkę. Mam nadzieję, że się wyrobimy ze wszystkim. Po tej części praktycznej, którą Asia pokaże, na końcu jeszcze będę miał dla Państwa dwa slajdy, także proszę się nie rozłączać, ale to będziemy na bieżąco wszystko informować. Asiu. Okej, dobra. To udostępniam ekran. Już. Po zalogowaniu się do chmury oczywiście mamy te podstawowe dane typu utarg dzienny, ilość wystawionych dokumentów danego dnia, ilość wystawionych dokumentów w miesiącu. Więc mamy tu wszystkie te podstawowe dane, jeżeli klient się tylko zaloguje bez wygenerowania. Aczkolwiek coraz częściej klienci pytają o troszeczkę jakby szersze raporty i to chcę dzisiaj Państwu pokazać. Pierwszymi raportami są to raporty sprzedaży. To są raporty, z których chyba najczęściej klienci korzystają, więc tutaj nie musimy generować nic tak naprawdę do Excela. Mamy te dane na wyciągnięcie ręki typu utarg. Jeżeli chodzi o ten raport, to tutaj możemy zmienić to na dzienny, czyli możemy sobie podzielić na dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny. Tak jak Państwo widzą, nic nie trzeba generować, to wszystko mamy gotowe przyciski do tego, mamy gotowy raport w zależności, jakie dane z utargu chce klient wyciągnąć. Następnie mamy wystawione dokumenty. Oprócz tych wystawionych dokumentów, to co chcę Państwu tu pokazać, możemy filtrować po dokumentach anulowanych. Mamy na szybko, czy nasi pracownicy anulowali jakieś dokumenty, też możemy to skontrolować. W każdej chwili widzimy tutaj podgląd na bieżąco, dokumenty zapłacone, niezapłacone, więc tutaj możemy sobie dowolnie też przefiltrować na szybko dokumenty, jakie powstały w danym przedziale czasowym. Możemy sobie przefiltrować to po płatności, tak? Czy to były dokumenty zapłacone gotówką, kartą płatniczą, Straty znane, tak, jeżeli klient korzysta. Coś, co chciałam tutaj Państwu pokazać, bo to nasi klienci pytają, mamy raport dostaw, aczkolwiek ten raport dostaw, który jest dostępny w Dotykaczce, on jest dostępny od licencji komplet. Klienci, którzy mają licencję łatwo, też pytają o możliwość jakby, szczególnie teraz, rozliczania tych kierowców i oczywiście możemy tym razem nie z Dotykaczki, a tutaj z chmury, w bardzo analogiczny sposób możemy to zrobić, tak? Wystarczy stworzyć sobie stolik typu Ania, Marcin, Asia, w zależności nazwać to jakby imieniem kierowcy, parkując na ten stół, wystawiając później z tego stołu rachunek, w miejscu w wystawionych dokumentach mamy kolumnę stół. I tutaj w prosty sposób możemy przefiltrować sobie te dokumenty, które były wystawione na danych stołach. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą listę dokumentów, możemy ją wygenerować do Excela i w szybki sposób zrobić podsumowanie, ile dany kierowca powinien nam tej gotówki, ile tych potwierdzeń z karty powinien nam przynieść na koniec dnia, tak? Więc tutaj mamy to obejście, jeżeli klient nie chce licencji komplet, bo mówi, że mu magazyn niepotrzebny, aczkolwiek chce rozliczać tych kierowców. Raport dostaw z Dotykaczki nie jest dostępny bezpośrednio, ale mamy możliwość jakby tutaj podejrzeć w utargi tego, co pracownik ma nam przywieźć na koniec dnia i go w szybki sposób rozliczyć. Okej. Następnie mamy zaparkowane rachunki. Oczywiście w zaparkowanych rachunkach też możemy tutaj filtr daty jakby ustawić. Widzimy rachunki, które są otwarte na naszej Dotykaczce.
też widzimy na bieżąco, czy no, może nie teraz, ale mamy nadzieję, że ten lockdown w końcu się zakończy, tak, i klienci ruszą do tych restauracji. A tutaj możemy bezpośrednio podejrzeć, czy coś się dzieje w restauracji, tak. Możemy też podejrzeć te otwarte rachunki, bo wiem z praktyki, że ci kelnerzy potrafią zaparkować rachunek, wyjdzie jakby sam bon, klient zapłaci i ten rachunek wisi, więc też mamy tutaj jakby kontrolę nad tymi naszymi pracownikami, żeby spytać, dlaczego, tak jak tutaj Państwo widzą, z 2 kwietnia dalej ten rachunek wisi na dotykaczce. Z drugiej strony wiemy, że Państwo wykorzystujecie tą funkcjonalność w momencie, kiedy jest w przygotowaniu zamówienie, także tutaj są często otwarte rachunki, gdzie zamówienie spłynęło i czekamy na kuchnię, żeby wydała. W ten sposób też można sprawdzić, jeżeli dosyć długo wisi zaparkowany rachunek, dlaczego jeszcze nie został wydany. Oczywiście, jeżeli mamy więcej kas, to tutaj możemy sobie przefiltrować na danej kasie w chmurze te otwarte rachunki, tak samo dokumenty, tak. Jeżeli tu się cofniemy, też mamy do wyboru kasy. Okej, raport zmiany i to jest raport, z którym chyba klienci najczęściej dzwonią i tutaj chciałabym powiedzieć o różnicach, bo klienci dzwonią, że mają co innego na raporcie dobowym, co innego na raporcie zmianowym. Te różnice wynikają po pierwsze z tego, że takie Państwo widzą, raport zmiany, który ja tutaj mam, on trwa w tej chwili od 19 marca do chwili obecnej. Więc teraz od 19 marca do chwili obecnej wszystko, co sprzedamy, będzie w tym raporcie zmiany, będzie w tym jednym raporcie zmiany. Jeżeli chodzi o raport dobowy, wiadomo, w zależności jeszcze jak klient drukuje, powinien po każdym zakończonym dniu pracy taki raport dobowy wydrukować, więc te dane będą się rozjeżdżać. Druga rzecz, uczulam, żeby klientom wspominać o tym, że tu mamy też faktury niefiskalne, tak? Więc tutaj jakby w tym raporcie zmiany mamy pełen obraz, no oczywiście na drukarce w raporcie dobowym faktury niefiskalne widnieć nie będą. I tak jak widzimy stan początkowy, jeżeli otwieraliśmy kasę, z jakim stanem początkowym, saldo gotówkowe, jakie jest obecnie, tak, czyli klient może też w szybki sposób podejrzeć, czy w tej kasie nie ma za dużo pieniędzy, że nie powinien się do tego lokalu jednak przejechać, zabrać trochę gotówki, bądź żeby obsługa zrobiła jakiś konwój, tak, że już jest za dużo w kasie. Wszystkie transakcje kasowe, tak, ilość dokumentów anulowanych, więc tu mamy takie krótkie, szybkie podsumowanie zmiany tego, co się dzieje. Tylko tak jak mówię, uczulam, że raport zmiany, on się nie zamyka sam co dobę, trzeba otworzyć kasę i zamknąć kasę. I dopóki otworzymy kasę, nie zamkniemy, ten raport zmiany będzie trwał tyle dni, ile będzie zmiana otwarta. Również część z Państwa stosuje kilka zmian w trakcie jednej doby, zależnie od tego, jak się pracownicy zmieniają. Oczywiście znów mówimy poza lockdownem, w normalnym środowisku pracy. Także tutaj też uczulamy na to, że w trakcie jednej doby może być kilka zmian z punktu widzenia dotykaczki, jak i również jedna zmiana może trwać wiele dni, a nawet tygodni. Także stąd te różnice pomiędzy oficjalnym raportem dobowym fiskalnym, a wręcz raportem miesięcznym fiskalnym, a zmianami w rozumieniu systemu dotykaczka. Jest to niezależne narzędzie, które można po prostu do czegoś innego niż księgowość wykorzystać. Dokładnie. Okej, transakcje kasowe. Tu mamy podsumowanie oczywiście wszystkich transakcji kasowych. Też mamy filtr daty. Możemy sobie po operacji przefiltrować, czy to była sprzedaż, zwrot, tak, czyli tak zwana anulacja tego rachunku, początkowy stan kasy, wpłata, wypłata. Więc tutaj też w szybki sposób to, co się działo na kasie, mamy dostęp do tych dokumentów wpłat. Oczywiście, żeby tutaj wszystkie dane były zgodne, bardzo mocno uczulamy, żeby w momencie otwierania kasy, otwierania zmiany, uaktualnić stan gotówki w kasie, ewentualne wpłaty bądź też wypłaty też rejestrować tylko i wyłącznie w takim trybie przy zachowaniu tej czystości danych. Informacje, które są prezentowane przez nas, są poprawne.
Okej. I tu w raportach sprzedaży, tak jak mówiłam, ja tu nic nie generuję, tak naprawdę nie generuję Excela. Excela zachęcam wygenerować w wystawionych dokumentach, jeżeli chcemy ten raport dostaw, oczywiście zrobić jest łatwiej niż tutaj w chmurze. Po Excelu szybko jesteśmy w stanie gdzieś tam zsumować. Cała reszta, tak jak Państwo widzą, ja tu tak naprawdę nie generuję ani żadnych Exceli i mamy te dane na wyciągnięcie tak naprawdę ręki. Następnym już bardziej jakby zaawansowanymi raportami to są raporty, które znajdują się w zestawieniach. I teraz tak, jeżeli chodzi o zestawienia sprzedaży, mamy najlepsi użytkownicy, utargi pracownika. Tutaj też Państwo pytacie, czym to tak naprawdę się różni. Jeżeli chodzi o te raporty, to po pierwsze jesteśmy w stanie skontrolować tego pracownika, jak on sprzedaje. Możemy na podstawie tych danych wymyśleć jakiś szybki system premiowy, żeby zmotywować naszego pracownika. Różnice w tych raportach, to już kwestia klienta, czy chce tutaj mieć podział na to. Jeżeli chodzi o najlepszych użytkowników, po wygenerowaniu widzimy po prostu sumę, sprzedaną ilość produktów, która była na tych dokumentach, średnią cenę pozycji. Czyli mamy takie krótkie podsumowanie tego naszego pracownika. Różnica w utargu pracownika jest taka, że tutaj mamy jeszcze podział na płatności. Jeżeli zależy nam, żeby pracownik zachęcał klientów do płatności kartą czy też gotówką, to tu w ten sposób też możemy na szybko to podejrzeć. Możemy zobaczyć, jakimi formami płatności też jakby klienci najczęściej na danej zmianie jakby płacą, tak? Więc tu też mamy możliwość szybkiego podglądu, która z form płatności tak naprawdę jest ta topowa jakby w naszym lokalu. I ewentualnie jak zmotywować, których pracowników zmotywować, żeby zachęcali do innego rodzaju płatności. Dokładnie. Następnie mamy najlepszych klientów i klientów zarejestrowanych. To jest podobna sytuacja, o tym opowiem Marcin. Tak, tutaj te raporty dotyczą sytuacji, kiedy korzystacie Państwo z programu lojalnościowego, który jest wbudowany i rejestrujecie swoich klientów. W momencie, kiedy macie klienta wpisanego do bazy danych, macie klienta, dla którego rejestrujecie Państwo sprzedaż, można podejrzeć historię. Oczywiście znów to dotyczy tylko i wyłącznie klientów zarejestrowanych w Państwa bazie danych. Jeżeli Państwo prowadzicie program lojalnościowy bądź po prostu rejestrujecie klientów chociażby poprzez zbieranie zamówień telefonicznie, można zobaczyć, którzy klienci są bardziej, którzy są mniej powracający do Państwa. Zachęcamy tutaj, żeby koniecznie wypełnić imię i nazwisko. Zawsze wtedy ten kontakt jest bardziej osobisty i raporty też są bardziej dla Państwa przejrzyste. Jak te dane Państwo wykorzystacie, no to już zależy od Państwa modelu biznesowego. Można się sfokusować na klientach bardziej powracających, częściej powracających i do nich skierować specjalne akcje, albo odwrotnie, można przefiltrować klientów, którzy rzadziej do Państwa wracają i z nimi udrożnić komunikację, zrobić jakieś specjalne dla nich promocje, oferty. Ogólnie rzecz biorąc, historia powracalności klientów zarejestrowanych u Państwa w naszej bazie danych tutaj jest do przejrzenia i do Państwa wykorzystania. Okej. Idziemy dalej. Tutaj tylko krótko omówię, utargi sprzedawcy, jest to na rynek czeski, więc tutaj z tego jakby nie korzystamy. Wynika to z różnic jakby w przepisach prawa fiskalnego, które są między nami a Czechami, więc ten raport jakby dla Polski jest mało przydatny. Dokładnie. Anulowane rachunki, jak samo z nazwy wynika, widzimy tutaj anulowane rachunki, tak, na której kasie rachunek, o której był anulowany, jaka była tego kwota i użytkownik, który anulował rachunek. Tu też mamy jakby kontrolę nad tymi anulowanymi rachunkami, mamy kontrolę też nad naszymi pracownikami, czy aby nie za często te rachunki gdzieś są przez danego pracownika anulowane. Oczywiście możemy zabrać uprawnienia pracownikowi, nadać je tylko menadżerowi i wtedy menadżer sam będzie decydował, który rachunek ma być jakby anulowany, a który nie, więc też mamy jakąś kontrolę. Jeżeli jednak chcemy dać tym naszym pracownikom możliwość anulowania danych rachunków, widzimy to w tym miejscu. Tutaj chciałem tylko dodać jedną rzecz, mianowicie
porównaniu do poprzedniego zestawienia, gdzie była możliwość przefiltrowania anulowanych rachunków, dodatkowa informacja, jaka się pojawia w tym miejscu, to jest, czy to była anulacja częściowa, czy pełna całego zamówienia. Dobra. Okej. Już sobie wracam do zestawień. Dokumenty analogicznie, tak jak mieliśmy tam wystawione dokumenty, w tym miejscu też tą tabelkę z dokumentami za dany przedział czasowy możemy wygenerować. Tutaj nie mamy, znaczy, to chyba jest nawet to samo, tak, to jest to samo zestawienie, więc widzimy wszystkie dokumenty, jakie były wystawione, czy to była faktura, czy to była korekta do faktury, czy był to paragon, więc możemy to albo w miejscu w zestawieniach te wygenerowane dokumenty stworzyć, ewentualnie tu w raporcie sprzedaży wystawione dokumenty prosto pod ręką, nie musimy w spisie tych dokumentów, tych zestawień szukać. Tu tak samo mają Państwo stół, więc też możemy wygenerować to również do Excela, każdy z tych raportów, który ogólnie jest dostępny, możemy wygenerować do Excela i bardziej jeszcze nad tym popracować na zasadzie kwestia, co chcemy wyciągnąć z tych raportów i jak bardzo szczegółowo chcemy gdzieś jakieś podsumowania zrobić. Więc mamy możliwość, ciężko by było, często Państwo pytają o to, czy nie da się jakiegoś raportu jeszcze dorobić. Państwo uwierzą, że tutaj mamy wszystkie dane i jakby każdy raport zrobić, to listę mielibyśmy na 100-150 raportów i nikt by się w tym nie odnalazł. Więc kwestia pracy nad, tak naprawdę nad Excelem, tak? Danych jest tu naprawdę mnóstwo i kwestia to, co my chcemy wyciągnąć z tych danych. Okej. Faktury. Tutaj faktura. A, ja jedną rzecz jeszcze chciałam w dokumentach pokazać. Czy wygeneruję do Excela, chyba łatwiej. To już mi dadzą Państwo chwileczkę. Udostępniam, widać Marcin, czy nie? Czy udostępniasz cały czas. I widać to, co pokazuję? Bo... Nie, widać tylko dotykaczkę. No chcesz udostępnić Excela? Tak. Musisz share'a zrobić ponownie. Excela. Share. Okej. W tym zestawieniu dokumentów, bo teraz tak, zaraz przejdę do zestawienia faktur. I teraz tak, wiadomo, że w tej chwili mamy też albo faktury bezpośrednio wystawione, albo faktury do paragonu. Jeżeli chcemy odnaleźć faktury do paragonu, to też robimy w zestawieniach tych dokumentów. Tutaj w pierwszej kolumnie mają Państwo numer dokumentu. Wiadomo, faktura, przy fakturze jest różnica, zawsze jakoś ją po kolei numerujemy. Tu widzimy numery paragonów. Więc teraz kwestia odpowiedniego wyfiltrowania. Po pierwsze, żeby były to tylko paragony, czyli wykluczyć wszystkie faktury, które tu mamy. Po drugie, jeżeli powstał dany paragon z NIP-em, mamy kolumnę NIP i wyfiltrować, zostawić te, które nie są puste, mają NIP. W ten sposób jakby do księgowości mamy gotowe zestawienie wszystkich paragonów, które były wystawione z NIP-em. To jest naprawdę kilka kliknięć i mamy prosto pokazane w zestawieniu wszystkie faktury do paragonów. Oczywiście, jeżeli chcemy też, mówię, wyłączyć te faktury, tak? Możemy zostawić te faktury, które były normalnie stworzone i też księgowa będzie miała obraz i zwykłych faktur i faktur do paragonów. Ale tak jak mówię, no to jest praca na danych kolumnach. Oczywiście te dane w szybki, prosty sposób możemy wyciągnąć. To oczywiście pytanie do Państwa księgowości, w jakiej formie chce te informacje uzyskać, jakie dane interesuje ją, żebyście Państwo je przekazali. Natomiast po prostu my udostępniamy możliwość komunikacji tego typu rzeczy. I już wracamy sobie do chmury. Okej. Faktury, tak jak mówiłam, tutaj nie znajdziemy faktur do paragonów. To są tylko i wyłącznie faktury, które były wygenerowane. Jakiś przedział czasowy. Przedni miesiąc. Tak, tu są tylko faktury, które były wystawione bezpośrednio, nie do paragonu, a bezpośrednio na dotykaczce.
Oczywiście też mamy numer dokumentu, tak, możemy sobie podejrzeć, co na danej fakturze było, jakie produkty. Dobra. Tutaj mamy bardzo fajny raport, który nazywa się Marża. I teraz jeżeli chodzi o marżę, tu w szybki sposób jesteśmy w stanie podejrzeć, oczywiście warunkiem jest to, że wprowadzając towar na magazyn musimy wpisać cenę zakupu, jakby to jest podstawa. No i oczywiście już marżę, ten zysk, tak jak Państwo widzą, za nas robi to dotykaczka, więc szybki bardzo sposób jesteśmy w stanie podejrzeć, które towary są opłacalne, gdzie musimy podnieść tą marżę, żeby stało się to opłacalne. Mało tego, mamy wyliczany food cost jakby tych produktów, czyli jeżeli nadamy jakiś skład typu mamy pizza. Wiejska na samym dole jest, bardzo dobry przykład. Dokładnie. Pizza wiejska składa się z kilku składników, które zakupujemy, tak? Samej wiejskiej nie kupujemy, bo ją tworzymy. Więc tutaj mamy cenę zakupu przeliczoną na zasadzie składu. Bardzo prosty przykład. Przyjmujemy na skład, no nie wiem, co wchodzi w skład pizzy wiejskiej, ale przyjmujemy na skład mąkę w kilogramach, kiełbasę w kilogramach, żółty ser w kilogramach i tak dalej. I mówimy, że w składzie definiujemy, że pizza wiejska składa się z 20 deko mąki, 15 deko żółtego sera i 10 deko kiełbasy. W momencie, kiedy te produkty przyjmujemy na stan i wprowadzamy cenę zakupu, to program automatycznie bierze frakcję ceny kilograma zgodnie z tym, że ile żeśmy zadeklarowali, że jest mąka 20 deko, a wprowadzamy cenę zakupu w kilogramach, no to oczywiście 20% ceny kilograma będzie wzięte pod uwagę do kalkulacji kosztów tej pizzy. Znamy cenę sprzedaży, którą Państwo sami ustalacie i dzięki temu możemy wyliczyć marżowość na danej pizzy. No i jednocześnie food cost produkcji tej pizzy. Oczywiście nie uwzględniamy rzeczy typu woda, czy prąd, czy pracownik. Dokładnie, ale tu w bardzo szybki sposób można to klientowi pokazać, klienci, że tak powiem, też często z tego korzystają i przydatny raport dla nich. Eksport sprzedaży, to ty, Marcin, bardziej powiesz. Nad nim pracujemy, to jest ułatwienie jakby dla księgowej, czyli taki wkład do pliku JPK, my cały czas jeszcze staramy się jakby troszeczkę bardziej nad tym pracować, tak, i poprawić go, żeby było to jeszcze bardziej. Jest to kolejny raport, który jest de facto wykorzystywany głównie dla księgowości, gdzie mamy rozbicie na poszczególne dokumenty z podziałem na stawki VAT, z podziałem na kody GTU. Cały czas jeszcze ten raport jest przez nas, już w tej chwili jest bardzo zaawansowany i pokazuje bardzo dużo informacji przydatnych dla księgowości do wypełnienia pliku JPK. Natomiast jeszcze go w tej chwili ulepszamy w najbliższych czasach, w najbliższym czasie chyba przy kolejnym release nowej wersji chmury będzie jeszcze bogatszy o nowe informacje, także ta praca dla księgowości jeszcze będzie bardziej ułatwiona. Tak, i proszę pamiętać, że to jest wkład do pliku JPK, to nie jest plik JPK, tak, to jest tylko informacja, którą księgowość łatwo może wykorzystać w tworzeniu pliku JPK. Okej, przechodzimy do zestawienia produktów i teraz tak, jeżeli chodzi o zestawienia produktów, tutaj te raporty, które już tutaj są, one są w licencji od komplet w górę. Poza jedną różnicą, w licencji łatwo zostaje nam zestawienie produktów według kategorii. I teraz tak, zestawienie sprzedaży i według kategorii to są tak naprawdę te same raporty. Pojawił się to drugi raz, żeby był dostępny jakby w licencji łatwo. A po co? Po to, żeby klient w łatwy sposób mógł rozliczyć towary akcyzowe. Czyli wystarczy tak naprawdę odpowiednio ustawić w dotykaczce te produkty, na zasadzie stworzyć kategorie piwo, wino, wódka. Albo alkohole. I w bardzo szybki sposób jesteśmy sobie po kategorii wygenerować zestawienie sprzedaży. Zmienię sobie tylko datę, już pokazuję. Mamy tą pizzę
I po kategorii jesteśmy w bardzo szybki sposób stworzyć sobie raport, który możemy przenieść na papier i zanieść do urzędu w celu rozliczenia tych towarów akcyzowych, które sprzedawaliśmy. Tutaj, przepraszam, wróćmy na chwileczkę do tego raportu do kategorii. Nie, zestawienia według kategorii. Ten sam. Tutaj dodaliśmy jeszcze klawisz, rozkład zgodnie z kasami. Chodzi o to, iż niektórzy z Państwa chcieli mieć informację sumaryczną dla swojej firmy ze wszystkich swoich posłów, ze wszystkich swoich lokalizacji, a niektórzy z Państwa dodatkowo prosili o podział na konkretne kasy, czyli rozbicie bardziej szczegółowe. Tutaj zależnie od tego włącznika albo będzie to raport sumaryczny na wszystkie dane, jakie mamy w chmurze ze wszystkich posłów, albo z rozbiciem na informacje, na których posach, jaka była tutaj sprzedaż według tych kategorii. Okej, następnie mamy raport według użytkowników i tutaj, tak jak mówiłam o najlepszych użytkownikach i utargach pracownikach, to tutaj mamy zestawienie produktów według użytkownika. Tu widzimy dokładnie, co dany użytkownik jakby sprzedaje. Więc to jest następny raport, gdzie po pierwsze mamy wgląd, co nasz pracownik najlepiej sprzedaje. Mamy wgląd do tego, jak zachęcić naszego pracownika do sprzedaży. Chcemy, żeby on więcej tej Coca-Coli sprzedawał, więc widzimy, że to słabo mu idzie. Też następny jakiś system motywacyjny do wprowadzenia, jeżeli Coca-Coli więcej sprzedasz. Bądź też co wiem, że z firmami czasami jakby też firmy typu Coca-Cola gdzieś tam mają jakieś konkursy dla danych czy restauracji, czy sklepów. Czy pracowników. Więc tu w prosty sposób też mamy wgląd do tego, co dany pracownik z podziałem już na konkretne jakby produkty sprzedaje. I oczywiście kwoty sprzedaży. Już sobie tylko podejrzam. Według klientów. Dobra. Według klientów tu tak samo. Tam w zestawieniach mieliśmy bardziej ogólnikowo. Tu już mamy podzielone na konkretne po prostu produkty przypisane do klienta, który u nas kupuje. Więc w ten sposób tu tak samo możemy wprowadzić jakiś program lojalnościowy dla klienta, tak, widząc. Oczywiście warunkiem jest, że klienta mamy w bazie pisanego. To nie musi być koniecznie klient z NIP-em, żeby faktury mu wystawić lub paragony z NIP-em, to może być osoba prywatna. Natomiast musimy rejestrować, że dany klient kupił dany produkt, dany paragon został do niego sprzedany, zafiskalizowany. Wtedy te raporty będą szczegółowe. Okej. Według etykiet. Dodam jedno i drugie. Okej. Tutaj mamy raport według etykiet. I teraz, tak jak mówiłam, o według kategorii. Przypisujemy do kategorii alkohole i tam mamy tą marżowość, te towary akcyzowe. Bądź możemy przypisać do towarów akcyzowych etykietę i po etykiecie jakby wyfiltrować tą naszą sprzedaż tych towarów akcyzowych. Czyli tutaj ja mam akurat kuchnia, mam etykietę GTU przypisaną do wiejskiej. Mogłabym przypisać, jeżeli byłby to towar akcyzowy, nie wiem, etykietę alkohol. I w prosty sposób też jesteśmy w stanie wyfiltrować te towary akcyzowe. Tutaj tak samo po raporcie etykiety, jeżeli mamy bar, mamy kuchnia, możemy sprawdzić sobie, która część jakby naszego biznesu jest bardziej dochodowa, czy więcej idzie tych towarów na kuchnię i kuchnia więcej wydaje, czy znowu na drukarkę, jeżeli mamy te dwie drukarki, powiedzmy, bo nowej mamy podział, czy więcej wydaje bar alkoholu, tak? Więc też w szybki sposób możemy zobaczyć, która część naszego interesu jest bardziej dochodowa. W dzisiejszych czasach coraz częściej spotykamy się z konceptem Ghost Kitchen, czyli gdzie Państwo tak naprawdę oferujecie różne kilka marek z jednej kuchni albo wręcz kilka brandów z różnych kuchni nawet.
Tutaj odpowiednie ustawienie etykiet również daje możliwość wygenerowania dla Państwa zestawienia. Oczywiście to można robić po produktach, to można robić po kategoriach, ale to również można robić po etykietach. Podkreślam jeszcze raz, my dajemy Państwu narzędzia, nie ze wszystkich Państwo musicie korzystać, natomiast dajemy Wam możliwość stworzenia systemu dopasowanego do Waszych własnych indywidualnych potrzeb, do Waszych własnych indywidualnych preferencji. Czyli tą samą informację można wydobyć na kilka sposobów. Oczywiście wystarczy jeden, ale który? Tą decyzję pozostawiamy Państwu. Okej. Następnie mamy sprzedaną ilość, tu będziemy mieli sprzedaną ilość danych produktów. Tak samo możemy sobie po etykietach to wyfiltrować. Ja te etykiety zdejmę, żeby pokazało mi się więcej. Czyli wszystko, co sprzedałam. Sprzedane ilości mamy oczywiście rodzaj dokumentu, mamy kto sprzedał i mamy nazwę produktu. I tak jak Państwo widzą, też oczywiście mamy ten filtr etykieta, ja je wyłączyłam, więc wszystkie towary z każdą etykietą, jakie były sprzedawane, są pokazane w danym przedziale czasowym. Zestawienie odliczania, tu mamy zestawienie, które dotyczy tak naprawdę składów, czyli tak jak wcześniej wspominaliśmy o food coście, czyli ta nasza pizza wiejska składa się z tej mąki, sera, nie wiem, kiełbasy, to tutaj mamy całe zestawienie, z czego dany produkt się składa, czyli mamy bez ananasa, składa się z ananasa na ilości minus 20 deko. Mamy dodatkowy ananas, on też się składa z ananasa, już tutaj na plusie, tak, żeby nam schodził. Więc tutaj mamy całą listę składów, tak, tych produktów, które zapisaliśmy wcześniej. Tutaj spotkaliśmy się z pytaniem po co. Proszę Państwa, dlatego, że Państwo czasami modyfikujecie swoje składy, te zmiany są wprowadzane na bieżąco, natomiast czasami warto po prostu skontrolować, czy o czym się nie zapomniało, czy gdzieś jakiś produkt jeszcze jest kolejny, gdzie jest może jeszcze błędna konfiguracja. Tutaj Państwo możecie w bardzo szybki, prosty sposób podejrzeć wszystkie składy, jakie są w systemie, przejrzeć je i ewentualnie zweryfikować, czy jest poprawna konfiguracja, czy nie trzeba jeszcze czegoś dodatkowo zmodyfikować w samych składach produktów. Dokładnie. To tylko dodam tutaj, że przykładem jest, jeżeli widzimy ten food cost, widzimy naszą marżę, że jest, no, mogłaby być lepsza, więc też w szybki sposób jesteśmy w stanie zajrzeć, z czego składa się ta nasza hawajska. Możemy stwierdzić, no, trochę przesadziliśmy z tym serem, no, bez przesady. Odejmiemy troszeczkę sera, więc ten food cost będzie mniejszy, a my dzięki temu mamy wyższą marżę. Okej, to jedziemy dalej. Oczywiście tutaj zestawienia produktów, wszystkie produkty, które są na otwartych rachunkach. Ja chyba nie mam nic akurat tutaj. Ale tutaj możemy podejrzeć te produkty, które są na otwartych rachunkach. Tutaj tak, w zależności od jakby przedział czasowy, ja mam tam dwa rachunki, widziałam to, od 1 do 30 zostały zaparkowana pizza wege i pizza wiejska i tutaj widzimy, co nam na tych zaparkowanych rachunkach też dokładnie jakby wisi. Okej. Okay. Przesunięcia magazynowe, więc tutaj widzimy wszystkie przesunięcia magazynowe, które były, łącznie z tym, że oprócz tego, że niekoniecznie te przesunięcie magazynowe oznacza, że to jest z danego magazynu na dany magazyn, tak jak Państwo widzą, przesunięcia magazynowe też widzimy sprzedaż, czyli że coś wyprowadziliśmy z tego magazynu. Więc tu też, jeżeli coś nam się na magazynie nie zgadza w danym okresie, jesteśmy w stanie podejrzeć w szybki sposób, co było jakby robione na danym produkcie i dlaczego
teoretycznie powinniśmy mieć dwie sztuki, tu w dotykaczce pokazuje nam zero, więc możemy w łatwy sposób skontrolować sobie po tych przesunięciach, tak? Tak jak mówię, tutaj mamy wszystko, oprócz przesunięć mamy też i sprzedaż, więc widzimy całą historię operacji na danych produktach. Dostawcy tutaj, jeżeli z tego to akurat rzadko klienci chyba korzystają, ale jeżeli wprowadzimy sobie dostawcę, możemy po dostawcy przefiltrować daną historię, tak? Kiedy kto przyjmował od jakiego dostawcy, tak? Stan magazynu oczywiście na bieżąco pokazuje nam stan magazynu i tutaj jedną rzecz chcę pokazać, to jest stan magazynu na dany dzień, więc jeżeli chcielibyśmy cofnąć się na zasadzie, nie wiem, do pierwszego, że coś nam tam pierwszego się nie zgadza, wystarczy tutaj zmienić ten przedział czasowy na zasadzie 1 kwietnia i pokaże nam stan, który był w danym dniu, więc tutaj jesteśmy też szybko przejrzeć nasz stan magazynowy. Tak, pokazane co, w jakiej ilości. Więc jeżeli nam się coś nie zgadza, czy też chcemy podejrzeć, co musimy dokupić, to możemy w tym miejscu też szybko przejrzeć dane. Przedana ilość. Oczywiście tutaj zmienimy przedział czasowy. Przedni miesiąc. Sprzedana ilość. Mamy krótką informację, tak? Czego za dany okres, ile się sprzedało w danym okresie, ile się sztuk, kilogramów, bądź w zależności co sprzedajemy, co nam się sprzedało. Więc tutaj mamy szybki podgląd do tego, co warto mieć zawsze więcej na magazynie, tak? Jeżeli chcemy skontrolować, w co bardziej zainwestować, co nasi klienci chętniej kupują. Nie jest to jakiś rozbudowany raport, a w szybki sposób gdzieś tam też możemy nad tym naszym biznesem bardziej zapanować, bardziej się dostosować do tego, co się dzieje na rynku i przez co się przełoży to jakby na to, na zarobki. Tutaj również sugerujemy, aby wykorzystać funkcję monitorowania minimalnej ilości stanu magazynowego, czyli wykorzystać tą funkcję, którą Państwu udostępniamy, aby określić minimalny stan magazynowy każdego towaru, to naprawdę ułatwia później pracę. Nie trzeba ręcznie monitorować, tylko w nocy dostaje się automatycznie powiadomienie, że dany produkt spadł nam na magazynie, na stanie poniżej minimalnej ustawionej przez Państwa ilości. Tutaj na podstawie tego raportu można również wyestymować, jaka jest ta minimalna ilość, którą Państwo chcą trzymać na magazynie danego produktu. Zależnie od tego, jakie macie preferencje, czy raz na dzień dostawa zakupy, czy raz na 3 dni, czy raz na tydzień, ta minimalna ilość magazynowa musi być określona. Tutaj możecie Państwo łatwo sprawdzić mniej więcej średnią sprzedaż właśnie w skali konkretnego czasu. Dokładnie. Sprzedane ilości według cen zakupu. W raporcie będziemy mieli pokazane jeszcze, jakie były ceny zakupu. Tak, czyli pokazuje nam, że cola była cena zakupu, mamy sprzedaną ilość i tak naprawdę całkowitą też cenę zakupu. Więc mówię, tych danych mamy mnóstwo, więc każdy klient jest w stanie gdzieś tam z tych naszych raportów dopasować do tego, jak on chce prowadzić biznes i ma szybki podgląd do tych danych. I straty znane oczywiście, jeżeli klient z tego korzysta. W skrócie tylko powiem, co to są straty znane. Po pierwsze, musimy je uruchomić oczywiście w metodzie płatności i ta metoda płatności służy do tego tak naprawdę, jeżeli idzie, załóżmy, kelnerka z talerzem, no niestety się gdzieś potknie, czy ktoś ją poszturchnie, ten talerz wypadnie, no tego klientowi nie podamy, więc musimy jeszcze raz pójść na kuchnię, żeby kuchnia następny towar wydała. No ale
to już nam zeszło ze stanu, tak? Prowadzimy stany magazynowe, więc tutaj przez formę płatności, czyli wystawiamy normalnie, tak jakbyśmy wystawiali paragon, zaznaczamy formę płatności, straty znane i teraz to nie wchodzi nam w utarg, ale wszystko, co jest na tym paragonie, schodzi nam z magazynu, więc mamy dalej tą kontrolę magazynową. Te straty znane też są wykorzystywane przez naszych klientów na zasadzie, że kupiliśmy 10 kilo sera, no ten ser się nie sprzedał, już te 5 kilo się nie nadaje niestety do niczego, popsuło się, więc chcemy w szybki sposób, nie wiem, zdjąć to z magazynu, żebyśmy mieli kontrolę, też widzieli, że już nam to się skończyło, a nie widzimy, że jeszcze 5 kilo jest, więc też możemy przez straty znane w ten sposób sobie towar na szybko ściągać z tego magazynu. I po pierwsze, jeżeli robi to obsługa, no to ona ściąga ten towar strat znanych, a druga rzecz, jakby użytkownik, właściciel, tak, czy też menadżer, który gdzieś tam kontroluje to, jeżeli ma dostęp do chmury, w chmurze jest w prosty sposób sobie zrobić raport strat znanych, żeby zobaczyć, ile i jakiego towaru i kto na te straty zamyka dokumenty, tak? Żeby mieć jakby lepszą kontrolę. I teraz tak, w następnym zestawieniach są jeszcze zestawienia użytkowników i te są już dostępne tylko i wyłącznie w licencji nieograniczona. Teraz jakby to, co tutaj mamy, to jest logowanie użytkowników, więc w szybki sposób jesteśmy w stanie sobie wygenerować, kiedy ktoś przyszedł do pracy i kiedy jakby zakończył tą pracę, tak, poprzez logowanie i wylogowanie się z naszej kasy. Czyli ja tu widzę, że Tomek przyszedł do pracy o 11:47, dwie minuty później już mu się znudziło i wyszedł z tej pracy i się wylogował. Więc tutaj też widzimy te logowania się pracowników, to jest jedna rzecz. Druga, trochę ciekawszy raport, jest to raport obecności. Chyba go nie stworzyłam, tak. Tutaj przy raporcie obecności, jeżeli oczywiście musimy go uruchomić w dotykaczce, no ja tu niestety mam puste dane, ale widzimy użytkownik, klikamy, że dany użytkownik przybył, klikamy tak samo wyjście, tak? Czyli to niekoniecznie oznacza wylogowanie się. To jest bardziej, że pracownik klika przybycie, klika wyjście i tu widzimy, że przepracowano tyle i tyle czasu, tyle i tyle w tym miał przerwy. Jeżeli wyloguje się z dotykaczki, automatycznie zaczyna mu się liczyć przerwa i też jakby mamy kontrolę nad tym, co dany pracownik i ile pracuje, co robi i ile pracuje. Raport obecności jest oddzielnym raportem od raportu logowania. Tych dwóch rzeczy nie należy traktować łącznie. Przede wszystkim raport obecności może dotyczyć wszystkich pracowników w Państwa lokalizacji, nie tylko kelnerów, czyli również kucharzy, nie wiem, pracowników biurowych, sprzątaczek i tak dalej. Osoby, które nie pracują aktywnie przez cały dzień na systemie POS, dalej mogą na POS-ie zarejestrować fakt swojego przyjścia, zarejestrować fakt pójścia na przerwę, powrotu z tej przerwy i zarejestrować fakt wyjścia na koniec dnia. W ten sposób wszyscy pracownicy mogą korzystać z tej funkcjonalności i raportować swoją obecność w miejscu pracy. Proszę Państwa, udało nam się w miarę sprawnie przejść przez tą część teoretyczną, jeżeli chodzi o raporty. Jak mówiłem wcześniej, nie wszystkie raporty są przez wszystkich wykorzystywane. My dajemy narzędzie bardzo, bardzo szerokie. Często Państwo widzieliście, że informacje niektóre są powielane w różnych raportach. To wynika z tego, że chcieliśmy dostosować system i dalej nad tym pracujemy cały czas, żeby był maksymalnie elastyczny, żebyście Państwo wyciągali informacje z tego systemu w sposób dla Was najwygodniejszy, najbardziej dla Was efektywny. Także fakt, że informacje o, nie wiem, stratach znanych można znaleźć w dwóch czy w trzech raportach, jest to nasze działanie jak najbardziej celowe. Dajemy Państwu trzy narzędzia, Państwo sami sobie wybieracie, z którego chcecie skorzystać. Już, szanowni. Na koniec jeszcze chciałbym Państwu przekazać takich kilka ogólnych informacji. Proszę Państwa, przede wszystkim strona, jeżeli chodzi o instrukcję obsługi, manual.dotykaczka.pl, jest to nasza instrukcja obsługi systemu dotykaczka, zarówno POS-u, jak i chmury.
bardzo intuicyjny w poruszaniu się, bardzo dobry search mamy tam, także proponuję bardzo korzystać efektywnie, można korzystać z funkcji wyszukiwania. Staramy się na bieżąco aktualizować tą stronę. Są tam wszystkie informacje o naszym systemie dostępne. Także zachęcam do odwiedzenia i do czytania. Również mamy taką stronę wsparcie dotykacz.pl. Również zachęcam do odwiedzania. Tam są różne rzeczy, artykuły różnego typu, przewodniki, również instrukcje, jak podłączyć różne akcesoria, szczegółowy opis API dla Państwa, którzy chcą się zintegrować z jakimś systemem zewnętrznym. Oczywiście mamy pełną historię zmian, jakie następowały i będą następować w czasie, zarówno w aplikacjach, jak i w samej chmurze. Wiele, wiele ciekawych i przydatnych informacji tam się znajduje. W tej chwili dodajemy kolejny artykuł chociażby o konfiguracji klientów różnych pocztowych, żeby komunikacja mailowa z naszej strony do Państwa wysyłana docierała bez żadnych przeszkód. Natomiast zawsze oczywiście mamy dostępne dla Państwa, prosimy w tygodniu, wsparcie klienta. Tutaj kontaktów jest na możliwość kontaktu na kilka sposobów. Oczywiście przez samą stronę wsparcie dotykacz.pl jest możliwość wypełnienia formularza. Można i do tego zachęcamy najbardziej wysłać maila na wsparcie@dotykacz.pl. Bardzo sprawnie reagujemy. Jak i również można zadzwonić na naszą infolinię. Tam jest na początku pytanie o wybór opcji. Jeżeli Państwo już jesteście naszym klientem, prosimy o wybranie opcji 2. Zostaniecie połączeni z naszym konsultantem i uzyskacie informacje, no, które Państwa interesują. Jeszcze bym chciał szybciutko pokazać tylko jedną rzecz, co już Asia wstępnie omawiała. Mianowicie różnice pomiędzy abonamentami. Już chwileczkę. Jak Państwo wiecie, mamy 3 abonamenty. Łatwo, komplet i nieograniczona. Mamy dosyć często pytania, która funkcja jest w którym abonamencie. To jest takie podsumowanie dla Państwa. Wykazy, raporty, statystyki. Łatwo nie ma wszystkich, no bo chociażby Łatwo nie wspiera gospodarki magazynowej, także z automatu nie wszystkie raporty mogą być dostępne. Natomiast właśnie dostawy kierowców na POS-ie są dostępne w komplecie w nieograniczonej. Możliwości tworzenia receptur i połączeń również od kompletu w górę. Mobilny sprzedawca, no funkcja dzisiaj mało przydatna, natomiast miejmy nadzieję, że już zaraz te ogródki przynajmniej będą otwarte. Również w komplecie można podłączyć jednego mobilnego sprzedawcę, w nieograniczonej nie ma tutaj żadnego limitu. Funkcje typu administrowanie daniami, rozpoczęcie przygotowania dania, informacja na kuchnię, ewidencja czasu pracy, o której teraz Asia mówiła, czy integracja z Uber Eats, są to dostępne funkcjonalności w licencji nieograniczonej. Państwo możecie licencję zmienić w górę lub w dół, także wystarczy kontakt z naszym wsparciem, jeżeli Państwo zdecydujecie się przejść, nie wiem, z łatwo na komplet, z kompletu na nieograniczoną, nie ma z tym żadnego problemu, te zmiany dokonujemy na bieżąco na podstawie wpadających od Państwa próśb. Także prośba, jeżeli chcecie zmienić licencję, kontakt z naszą firmą, z naszym wsparciem i tego typu zmiana zostaje od razu wprowadzona. Proszę Państwa, tyle z naszej strony. Cieszę się bardzo, że udało nam się zmieścić w czasie. Chciałem podziękować za udział, za obecność i będziemy się na bieżąco z Państwem komunikować, również jeżeli chodzi o wszelkie zmiany, jakie wprowadzamy w naszym systemie. Także prosimy czytać maile, jakie do Państwa wysyłamy. Dziękujemy uprzejmie.